Witam widzów w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 w 30 odcinku. Już w 30 odcinku, a myślę, że jeszcze sporo kurwa przed nami. W 30 odcinku witam was serdecznie z gierki Kroniki Myrtany Archolos. Jeżeli nie chcesz zostawić na samym starcie, no to nie wiem, chłopie, gdzie ty żyjesz. Oczywiście, że suba, oczywiście, że wpaść na Rewinda, oczywiście, że wpaść na Twitcha. No zajrzyj pod te linki w opisie, bo tam takie dymy będą zaraz, szczególnie na mój drugi kanał i tak dalej. Dobra, tu se podzetniemy trochę, zawsze to jakieś kawałki drewna. A my znajdujemy się, słuchajcie, przy winnicy Rity. Dlaczego tutaj? Dlatego, że tutaj jest bestia, za którą można odebrać nagrodę. To jest pierwsza sprawa, a druga jest taka, że wysłaliśmy tutaj takiego ziomka i powiedzieliśmy, że tam może tego ziomka z wysp chyba, tam gdzie, znaczy tam z Nord coś tam, tam gdzie jest zimno, kurwa. Wysłaliśmy kolesia i tutaj może będziemy mogli, on nam może coś da, albo będziemy mogli zamienić dialog, a później udajemy, zabijamy potwora, jeżeli się uda, to udajemy się do Silbach, a jeżeli się uda, to udajemy się do innej winnicy, a później do miasta. Cały odcinek zaplanowany, więc dzisiaj tylko i wyłącznie nie będziemy chodzić w kółko, ale faktycznie trzeba pooddawać te misje i będzie bardzo dużo dialogów. Co nowego? Może Nek nam coś powie. Byłbym albo zjedzony, albo ciągle szukał Okej. Czyli nie za bardzo. Słuchaj, ty widzę coś robisz, ale ja też bym tu porobił kurwa coś. Więc oddaj. Nie? Trzeba to taktycznie szybko. Ja mam niestety wolną myszkę, ale może się uda. Koniec. No kurwa. Koniec. Dobra. A. No i wszystko. To se porobiłem. Dobra, nie będę tu stał i próbował kurwa drzewo zrobić. Może pogadamy z Ritą. Zaczekaj, chłopcze. Ostatnio byłeś bardzo pomocny. O, proszę bardzo. Nie chciałbyś nowy questić. Oczywiście, że chciałbym. Znowu jakiś problem z Nekiem? Nie, dobrze się sprawdza, pilnując porządku na winnicy. Problem mam ze zwierzętami, które podchodzą za blisko upraw. Obawiam się, że odstraszenie fauny może przerosnąć Neka. No pewnie, że ogarnę misję. Leśne bestie często włażą na moje pole. Oprócz tego, sprawdź okolice stawu za moją winnicą. Często widuję tam topielce i byłoby dobrze, gdyby żaden z nich nie zbliżył się do mojego terenu. Do tego możesz zobaczyć, co się dzieje za winnicą, w okolicach mostu przy wodospadzie. Moi ludzie rzadko tam chodzą, więc cholera wie, czy się tam jakieś licho nie zalęgło. Dużo miejsc, bardzo dużo też misji. Najpierw dawaj mi mieszka. Dobra, idziemy sprawdzić, czy jest tu ten koleś. Chilluje sobie w jaskini, pewnie mu tu zimno. Witam serdecznie. Nie wiem, udałem się namówić na pójście do tej winnicy. W piwnicy może jest prawie tak zimno jak u nas w Nordmarze, ale nie spędzę reszty życia w norze jak jakiś szczur. Jeśli masz jakiś inny pomysł, to chętnie go wysłucham. No właśnie, kurwa, zaproponuj miejsce. Nie mam. Nie mam. W takim razie wracam do miasta. Okej. I to właśnie po to tu przyszedłem. Chłopowi myślałem, że on nam się odwdzięczy, że mu pomogliśmy, ale coś tak chyba średnio mu pomogliśmy. Jak znajdziemy jakieś fajne miejsce, to na pewno będę miał na uwadze, żeby z nim o tym porozmawiać. Przeróbmy bełty na strzały. Wszystkie. 81. I teraz tak, stwórz 10 strzał. Stwórz jedną strzałę. Poczekaj. Stwórz bełty z lag, stwórz strzały z lag, tak, wykorzystaj wszystkie lagi, 276 przedmiotów. I to jest elegancko, stwórz łuki raczej nie, stwórz kusze też raczej nie, chociaż możemy zobaczyć jeszcze na te łuki, czy mamy do stworzenia. Dużo rzeczy i ja muszę mieć to wszystko w głowie, dlatego dzisiaj coś tak mało gadatliwe jestem. Czerwony łuk, łuk kompozytowy, no, a właściwości, po prawo sobie klikam. Dobra, tu jest potrzebne... O, tu jest potrzebne 50 zręczności. No to ja bym kurwa... Ale to w sumie po co teraz jakby tworzyć? Ale możemy to wytworzyć później i od razu mamy łuk, jak będziemy mieli 50 zręczności. Mamy chyba 45, tak? A 40 nawet, no niestety. Ale jak będziemy mieli 50, to od razu mamy fajny łuk, który nie muszę kupować, tylko od razu będę mógł stworzyć. Mamy tutaj misję, zajrzyjmy sobie. Powiew północy. Winnica nie przypada do gustu Gardowi. Gard musi wrócić do miasta. Gdyby miał następny pomysł, gdzie może się udać, powinien szukać go tam, gdzie za pierwszym razem się spotkaliśmy, czyli pod kościołem Minosa. Jasne. Rita, właścicielka mojej winnicy, zapłaci mi za zadanie.
badanie obszaru wokół jej terenu. Mam sprawdzić, czy dzikie zwierzęta nie podeszły zbyt blisko. Do zbadania jest pole dyniowe przed winnicą, okolice jeziora, droga za winnicą prowadząca na bagna. Wydaje mi się, że wiem, gdzie te wszystkie miejsca się znajdują, więc raczej nie będziemy krążyć wokół. Musimy tu zabić te polne bestie, czy cokolwiek to jest. To nie są polne bestie, to są wielkie kurwa żuki chrabąszcze. Nie podoba mi się to, już mi się kurwa niedobrze robi, jak tylko widzę coś takiego. O kurwa, przecież to jest jakieś gigaopy. A przestań, zostaw. Pomocy. Odłóż broń. Odłóż broń, jak tu jest leśna bestia. Dobra, wpadła do wody. Ty utopiła się? Odłóż wreszcie te broń. Co się stało, kurwa? Przestań mnie wkurwiać, bo zaraz mnie ten debil zacznie atakować. A tu muszę... Dobra, odkładam broń. Dobra, żeś się zbugował. Leśna bestia. Pyk, 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 pyk. Nie dasz rady. Dobra. Jest do pokonania. Jest ciężko, naprawdę ciężko, ale da się zrobić. To myślę, że jeżeli chodzi... To jest leśna bestia. To jeżeli chodzi o tego potwora, co tu grasuje, bo wydaje mi się, że na niego jest zlecenie i on się znajduje kawałeczek po lewej stronie od teraz, gdzie strzelam. To myślę, że raczej kurwa nie mamy tam szans jeszcze. Nie z tym łukiem. Musimy kurwa zainwestować w pana łuka. Ile bijesz? No niedużo bijesz. Tak samo jak ty mi niedużo bijesz, tak samo ja nie biję niestety dużo tobie. Niestety mam dobrą zbroję, ale chujowy łuk. A może to i lepiej. Chyba lepsza zbroja lepsza, niż lepszy łuk. Kurwa, dziwne zdanie. Dobra, chodź tu. Leśno bestio. Muszę was wyplenić. Kurwa, ciężko będzie. Dobrze, że przynajmniej coś tam w miarę szybko strzelamy z tego łuku. Ale będzie trzeba zainwestować w pana zręczność. Chociaż z drugiej strony ja mam jakieś potki, więc chyba będę mógł je wypić. I kto wie, może tam o 10 sobie to obrażenia zwiększy. Potki oczywiście ze zręcznością. Oczywiście, że za spacji klikłem kurwa shifta. Nic, pozbierajmy dynie, bo co nie pozbieramy, jak pozbieramy. Mam nadzieję, że tam na dół kurwa nie będę musiał schodzić. No tak się czuję, jak już tylko widzę kurwa tą bestię. Tą leśną bestię, to mnie kurwa nosi. Czy tamta bestia... Nie no. Proszę, powiedz mi, że nie muszę ciebie zabić do questa. Bo mnie kurwa szlak trawi. Ona zbugowana pod wodą, chłopie. Dance odpierdala, pa. O! No i dupa. No i wszystko. Pogadane, to nieźle. Jak ja stąd kurwa wyjdę? Leśna bestia. Zajebana. Nie no. I co ja teraz... Nie. Debil. Po prostu debil widzowy. No nie no, tam to na pewno nie płynę, bo przecież tam jest kurwa 300 km. Da się stąd jakoś do kurwy jebanej wyjść? Nie nurkować, tylko wyjść. Albo bić pod wodą da się? Nie, chyba nie mogę w ogóle miecza wyciągnąć. Choćby chociaż miecza. Nie no, teraz będę płynąć 30 minut. Mam nadzieję, że ta rzeka, kurwa fosa, czy cokolwiek to jest, nie jest jakoś turbo długa. Rozumiem, że to takie zabezpieczenie przeciw zwierzynie. Okej, okay, szanuję, ale... Proszę mnie tu nie wkurwiać. Mam nadzieję, że po tych kamieniach... O! Cyk. No i wszystko. Elegancko. Może być. O, tam ktoś jest w ogóle. Myślę, że możemy się też do niego udać. Dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. Bardzo dużo rzeczy. Strasznie dużo questów. Ja to muszę mieć też na uwadze. Miejcie wy to też na uwadze, że... każde takie nagrywanie odcinka to jest nie dość, że... Starasz się mieć w głowie... Wszystkie rzeczy, jakie masz i musisz zrobić na odcinku, to jednocześnie starasz się prowadzić odcinek, myśląc o tym, czy nagrywasz dźwięk, czy wszystko śmiga, czy nic się nie odłączyło. Więc to nie jest kurwa takie proste zadanie. Mam nadzieję, że ta bestia. Więc możecie dostać lajki, wpaść na rewinda. Mam nadzieję, że rewind giga poddymi. Zrobi giga zadymienie i ten odcinek tak zadymi, że te odcinki, co teraz prowadzę, to ze 100 tysięcy osób zobaczy wkrótce. Taki jest plan, wyjdzie jak pewnie zwykle. Czyli z Wasia. Ale nic, trzeba się cieszyć, trzeba mieć kurwa wysokie plany. Rewind przede wszystkim, musi mieć dużo wyświetleń. Bo Rewind to nawet nie chodzi już o tego, to nawet nie chodzi o wyświetlenia, bo jeśli chodzi o gierki, to ja sobie
o wyświetlenia, no to mi tak na tym nie zależy, no bo ja sobie po prostu gram w gierki. Czy ktoś to ogląda, czy to jest 1000 widzów, czy to jest 30 widzów. Aż takiego dla mnie znaczenia nie ma, póki ktoś tu jest. Wielkiego. Ale jeśli chodzi o Rewinda, to Rewind no zasługuje, on po prostu, nie ja, nie moja praca, ale Rewind. No on zasługuje na to, żeby być wielki. Został stworzony po to, żeby być wielki. Więc wpadnijcie tam, zostawcie lajka, kurwa, komentarz. Niedługo będzie. Dzisiaj już prawdopodobnie skończę ten Rewind, dlatego nie nagrywam. Miałem dzisiaj więcej odcinków rzucić, ale wolę ten jednak czas poświęcić na to, żeby dzisiaj skończyć Rewind, póki mam tą wenę. Póki wena siada, to wolę ją wykorzystać. Tutaj mamy kilka gagatków, które musimy zabić. Niestety te gagatki są dość w miarę donki, więc będzie trzeba uważać. A jak się zabezpieczymy przed tym? Opierdolimy seszynę. Surowe mięso niedźwiedzio, to nie. Jakiś tutaj mięsny bigos, niechaj będzie. Jakiś tutaj ciastka z miodem, niechaj będzie. No i myślę, że wszystko doprawimy na koniec kilkoma kawałkami sera. No i myślę, że jesteśmy gotowi wpierdolić tym. Nie wiem, jak one się topielcą. One są mocne, dawno się z nimi nie mierzyłem. Wiem, że nic im nie zadaje niestety damage'u z tego zajebanego łuku. To jest niestety problem. Mamy ten staw. Otoczeni przez niebezpieczeństwo. Nowy wpis. Nie dostrzegam, by coś zagrażało od strony jeziora. Aha, czyli nie muszę tam dalej. No dobra. Okolica jeziora, droga za winnicą prowadząca na bagna. Czy to jest droga za winnicą, która prowadzi na bagna? Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, to nie mamy najmniejszych szans sobie poradzić z tymi wielkimi kurwa jaszczurami, które tam biegają. Nie ma takiej możliwości. Nie, kurwa, ja miasto otwieram, a ja potrzebuję archolos całe. Cyk. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy przy winnicy. 14 to jest południowe bagno, czyli tutaj. No niestety, kurwa, no nie dam rady tego teraz ogarnąć. Nie ma szans. Mogę się założyć, że nie mam szans z tymi jaszczurami. Wycofka taktyczna, żeby dwóch naraz nie rzucić na siebie. Jak jeden, to jeszcze spoko. Zresztą one są dość szybkie, więc one są w stanie nas też dogonić. Czemu my go... O! Ty! Jak my kurwa bijemy nawet tego jaszczura? Ty, jak te boby? Boby? Ja myślałem, że to konkretni przeciwnicy, ale chyba dawno się z jaszczurami kurwa nie zmierzyłem. Pamiętam, że jaszczury to były giga OP, szczególnie ten taki niebieski. Ale widzę, że... umiejętności zostały tak zwane nabyte. I teraz sobie kosimy. Takie jaszczury, tak o. No myślałem, że niestety będzie to kolejna misja, do której będę musiał wrócić po czasie. Nie lubię tak, wolę jednak zacząć i skończyć. Wolę, chociaż zazwyczaj tego nie robię. Do południowego bagna. Czy jeszcze dalej mam iść? Oczyścić tą drogę? Na bagno? Niebezpieczeństwo znak, to już mi się nie podoba. Jakieś tu kurwa gobliny słyszę. Czarny goblin. Łe! Boby! Dobra, ja myślę... Kurwa, nawet ten goblin wojownik to Bob teraz. Dobrze, że posiada... Oj! Ty, przesadziłem z tym Bobem. Aż taki Bob to nie, ale na szczęście w miarę szybko strzelamy z łuku, że nie zdąży nas zaatakować. Dobra. Ja, może Bob to nie był, ale też najtrudniejszy przeciwnik to też nie był. Trzeba sobie poodnawiać te punkty trafień. Niestety nie mam jakiejś potrawy. Mam jakąś potrawę? Chyba nie mam. A mam. Potrawka szybkości. Wow! Spoko, fajne. Ale jednak weźmy zupę z pokrzyw. Upierdolmy. Tutaj jakąś bułę słodką z jagodami. Niechaj będzie. I na końcu co? Wiadomo, że sera. Pizza 4 serii. A w sumie pizzy nie jadłem. Mógłbym zamówić, bo mi się nigdy nie chce jeździć, ale mógłbym, w teorii mógłbym zamówić sobie pizzę wegańską. Tylko jest jeden problem. Taki, że tutaj bym musiał, tutaj się strasznie nie da wejść na to jebane osiedle. I bym musiał kurwa prowadzić przewodnika z pizzą.
O, żeby pizza wystygła, to już mi się nie chce, kurwa. Nie po to... Wyzwanie zębarza, to fajny spell. Nie po to zamawiasz pizzę, żeby jeszcze po tą pizzę, kurwa, iść. Nie, że zapłaciłeś za dowóz, to jeszcze idziesz po pizzę? Bez sensu, to mi się nie chce. Czarny Goblin, misja niewypełniona, niestety. Czy jeszcze dalej mam iść, czy jakby nie ta droga? Czy jakby ta droga jeszcze wokół tej winnicy? Nie wiem, no chodźmy dalej, póki na razie nie natrafiamy na jakieś turbo giga koksów. No to... To nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że tu nie będzie zaraz, kurwa, cieniostwór jebany. W ogóle z takich ciekawszych rzeczy, żeby podtrzymać tutaj tempo odcinka i gadania. O kurwa! A to, nie. Tyś, co ty? A przestań. Jak, niedźwiedź? I to chuj ze niedźwiedź, to jest czarny niedźwiedź. Ja już w ogóle spasuję. Niczego nie znajdę. To jest jakiś ciekawszy rzeczy, kupiłem sobie VR-a na telefon. Tak i wiecie, za 3 dychy czy coś. Czy 4, no nie wiem nawet ile dałem. I co? Jak macie iPhone'a, albo coś taki jakiś mocny telefon za kilka tysięcy, to fajne. Ale jak macie taki telefon niedrogi, za tysiaczkę albo coś takiego, to ciężko, żeby na tym VR-ze jakieś w dużej rozdzielczości cokolwiek sobie pograć albo zobaczyć, bo zacina. I jak jest rozdzielczość 4K, masz ekran i myślę, że dobry telefon, to myślę, że będzie spoko. Natomiast jeżeli masz taki, no taki średni telefon, mimo tego, że kupiłem nowy telefon, to i tak nie daje rady, no to wtedy raczej nie polecam, chociaż fajne przeżycie, no tak na 3 godziny zabawy, spoko. Świetnie się bawiłem przez 3 godziny. Chyba nie chcesz iść w tę stronę. A dlaczego nie? Chłopie, chyba nie wiesz, dokąd leziesz. Bestie zamieszkujące ten teren zrobią sobie z ciebie przystawkę. Zawróć, jeśli ci życie miłe. A co ty tutaj robisz? Ostrzegam tobie podobnych. Był tu niedawno taki jeden pyszałek przed tobą. Myślał, że jest panem świata. Od tamtej pory go nie widziałem. Prawdopodobnie skończył w żołądku jakiegoś aligatora. Aligatory? Albo innego paskudztwa. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą misję, którą mieliśmy wypełnić, no to chyba dalej nie musimy już iść, prawda? Do zadania jest pole dyniowe przed winnicą, okolice jeziora oraz droga za winnicą prowadząca na bagna. Na bagno. Na bagno? Na bagna. Także wydaje mi się, że jakby... O kurwa, tam jest jakiś... Ty... Jo, cię kręca. Faktycznie chyba tu dość niebezpiecznie jest. Tak mi się wydaje, że te bagna to nie będą najprostszą miejscową. I myślę, że to nie jest jakby misja na aktualny poziom. O nie. Coś tak sądzę, że ni wujo. Spierdalamy stąd taktycznie. A fajna muzyka. No, podoba mi się. Fajne jest to, że każda lokalizacja ma jakąś tam swoją muzyczkę. No wydaje mi się, że i tak już daleko zaczęliśmy i dalej to już nie trzeba. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Praktycznie na tych bagnach już. Wydaje mi się, że jeżeli ona miała na myśli drogę na bagna, no to nie miała chyba tej drogi na myśli, w sensie aż tak dalekiej. Wydaje mi się, że to, co chodziło w tej misji, to, żeby udać się na bok tych bagien, czyli na bok, kurwa, inna droga na bagna, tam za winnicą i tym polem, tak mi się wydaje, bo tam jakaś postać stała, więc całkiem możliwe, że to właśnie o to jej chodziło. No raczej wydaje mi się, że dalej jakbyśmy poszli, no to już by było wielką przesadą. Droga wydaje mi się, że została wyczyszczona w miarę, no tutaj nie widzę żadnych jakby... No niczego tu nie widzę, kurwa. Może tutaj, może o to jej chodziło, że tutaj muszę jakby przejść? Bo tutaj zabiliśmy tego przestępcę. W poprzednich odcinkach w ogóle chyba na samym początku. Jakiś Bob był. Ale chyba nie. Tutaj jakaś roślinka, to co, nie wezmę, jak wezmę. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś niedźwiedzia, więc chodźmy tutaj. Wydaje mi się, że o tą drogę, co teraz idę, jej chodziło.
okazji pozbierajmy tam zawsze jakieś ogniste pokrzywy, coś tego. Nie zawsze kurwa przy okazji przyda. Są tu wielkie polne pełzacze. Nie podoba mi się to. Wielkie jebane modliczki. Wygląda je... O! I co to jest? Pole pełzacze próbują dostać się do domu w robotniku w mojej winnicy, przekopując się przez ich dachy. Rozmawiam z Ritą, może będzie wiedziała jak zabezpieczyć... Jak je zabezpieczyć przed drapieżnikami. Wiesz co? Ja to przede wszystkim bym zapisał i może spróbował je pokonać. To wtedy Rita na pewno rzuciłaby więcej groszem. Fajnie, fajnie, bo rzadko mam taką okazję, że mam strasznie dużo jakby... jakby plan mam. O, to przecież boby. Ale szybkie boby. Za szybkie boby. Za szybkie boby. Ja nie zdążę kurwa strzelić i on mnie już bije. To jest nie, to jest akurat nie fajne. Pomóżcie, no pomóż. Strzelaj, strzelaj, pyk. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Pyk, dobra. To się pomogli, kurwa, tyle na ten temat. Głowa polnego pełzacza, spoko. A faktycznie, oni się tu przekupują przez jakby domy. No dobra. Ale my pomóc jak Giga Cox. Tylko żeby dwóch, żeby nie bić z dwoma się naraz tymi polnymi pełzaczami, to... Bo, no dość szybkie są. Za szybkie, ja nie mam takiej częstotliwości oddawania strzałów. Ich jakby domeną jest to, że są szybkie. Czy modliska szybka jest w rzeczywistości? Nie wiem. Jeszcze jak? Wiem, że jest chyba okrutna, ale w sumie z jednej strony lubię czasem oglądać. O, kolejny poziom, fajno. 27 punktów, punktów nauki, które możemy wydać, to mi się podoba. Czasem lubię oglądać jakieś takie filmy, z jak właśnie modliszka opierdala inną modliszkę albo coś takiego. Tylko najgorzej jak to ktoś robi, wiecie, nienaturalnie. A lubię jakieś tam, jak są nagrane takie w dzikości. Strasznie lubię jak są fejkowane, powiedzmy, i wzięte i tylko po to, żeby się zabiły i żeby ktoś to nagrał. Tak, to jest niefajne. Ale jeśli... Natura to jednak natura, no i ciężko... Ciężko z tym dyskutować. I... No w jakiś sposób przyjemnie się to ogląda. Jak zwierzę zabija zwierzę. Wolę taką formę oglądać niż... Oglądać kurwa jak my zabijamy zwierzęta. A po co to komu? A modlitwę jest ciężko się przerzucić na tego. Na weganizm. Myślę, że byłoby jej delikatnie ciężko. Dobra. Trzeba by coś było zjeść. Mamy jakieś potrawy. No ciężko z tymi potrawami. To tam daje szybkość, więc nie chcę tego jeść. Jabłko nam prawie nic nie daje. Czy ja mam jakieś fajne cokolwiek, co mi coś daje? Mistura szybkości? Nie. Chleb na piwie. O, to fajne. Co to jest? Wypiek wymyślony przez zaradnego karczmarza, który resztki niedopitego piwa dożywał do produkcji ciasta chlebowego. A może tak faktycznie można? Wiem jak coś sobie zjadł z chęcią i spróbował. Zamiast wody użyć piwo. Arnolda. Pomieszałem Arnolda. Z resztkami chleba. On brzmi jak następny banger. Bach, 10 milionów. Dobra, chyba za daleko trochę wszedłem. Ten deszcz nam przeszkadza, kurwa, nic nie widać. Nienawidzę deszcz. Nie no, żartuję, kocham deszcz. Ale jak siedzę w domu. Deszcz jest fajny, jak siedzę w domu. Zima też jest fajna, ale jak siedzę w domu. Uwielbiam, jak jest tak jasno i sobie pada śnieg fajnie. A jak już, kurwa, gdzieś masz przejść, to już jest tragedia. Dobra, pogadajmy jeszcze tu z tym gościem. Boles. Witam serdecznie. Nie ma. Za przejście w tym miejscu jest pobierana opłata. Forma dowolna. Może być złoto, może być porządne piwo. Słuchaj. Wiesz, że i tak mało kto tędy chodzi. Co? Przecież ciebie tu spotkałem, więc inni pewnie też się trafią. Mam wrażenie, że słyszę niedźwiedzia. Błądzą. Większość przechodzi przez teren winnicy, bo tam jest szybciej. Teren winnicy, powiadasz? Może jest to warte zastanowienia? Nie, czekaj. Dobra, sprawdzę te okolice. Dzięki za pomysł.
Siema widzowie, sorry, że się wpierdałem w trakcie odcinka po raz kolejny, ale znowu zapomniałem się odciszyć na odcinku po tym jak piłem wodę. Więc to kolejny odcinek, w którym przez chwilę będę waszym przewodnikiem i lektorem. Po tym jak porozmawiałem z Bolesem, postanowiłem udać się dalej w las, gdzie spotkałem uciekinierów. Rozgromiłem frajerów, poszedłem dalej, po drodze rozjebałem kilka jaszczurów i leśnych bestii. Po wszystkim postanowiłem udać się do Rity, gdzie jak będziecie mogli zobaczyć, zorientowałem się, że mam wyłączony mikrofon 10 minut. Polne pełzacze chyba lubią twój teren. Zauważyłem, że rozkopują ziemię nad domami twoich pracowników. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby nie zdołały dostać się do środka. Oczywiście, że byłem zmutowany. Planowałam zamontować jakiś porządny podest nad tym. Muszę się przestać mutować. Idź do mojego magazynu. Tam powinno być trochę drewna. Weź je i rozłóż na ziemi. Pełzacze nie powinny się przez nie przebić. I nie patrz tak na mnie. Policzę ci za to dodatkowo. Muszę zobaczyć, od kiedy nie mam. Dobrze się kurwa przynajmniej zorientowałem. Jak to montowana seria dla widzów jest robiona. Odcinki montowane, bo chcą. Słuchajcie, od razu wam powiem na bieżąco, co się stało. Przez 10 minut byłem zmutowany, ale szczerze mówiąc, przez te 10 minut jedyne, co zdążyłem zrobić, to chodziłem i polowałem. Mówiłem o tym, że ja wam to powiem, ale jeszcze powiem jeszcze raz. Mówiłem o tym, że właściwie, że poluję tam, że tutaj, że dzisiaj odcinek kurwa polowniczy będzie, więc... Robimy dzisiaj dłuższy odcinek, ale szczerze mówiąc, nie ominęło was kurwa nic, oprócz tego, że opowiedziałem pewnie jakieś głupoty. Pewnie były to fajne głupoty, bo dzisiaj kurwa jakoś się gadka klei, ale no trudno. Będę niestety, ale to... No, tak się właśnie kurwa gadka klei. Dobra, już chuj z tym. Jakiś facet wymusza. Na szczęście nas już się nigdy nie mutuje, przysięgam. Będziecie wszystko słyszeć. Był na moście za winnicą, ale kiedy z nim porozmawiałem, zdecydował się przyjść gdzieś tutaj. Wspaniale. Jeszcze tylko strażnika traktów od siedmiu boleści mi tu brakowało. No nic, zajmę się tym. Dobra informacja jest taka, że... Nie wiem, co ja już mówię. Mam wziąć drewno z magazynu i rozłożyć jak zabezpieczenie przed pełzaczami na domem pracowników mojej winnicy. Drewno z magazynu? Dobra, zróbmy tę misę. Dobra informacja jest taka, że teraz dostaniecie bardzo dużo mięsa. Bardzo dużo treści. Też mięso treściwe nie jest, to tak się przyjęło jako powiedzenie. To bardzo dużo treści dostaniecie i... Akurat tej najmniej interesującej części, czyli te polowanie, które polowaliśmy od tamtąd dotąd, to akurat wam nie pokażę, ale to akurat było najmniej interesujące, więc to jest akurat dobra informacja. Więcej będzie treści i tak się zastanawiałem nad tym, czy nie zatrzymać odcinka. Natomiast gorsza informacja jest taka, że niestety będę musiał zmontować ten odcinek, a to zawsze trochę trwa. Wyrenderować raz, a później jeszcze raz... później jeszcze raz montuję, bo najpierw renderuję, żeby mieć gorszą jakość, żeby na tym montować, a później już montuję na tym i renderuję taki poprawny odcinek. Niestety dużo czasu zmarnuję, a dzisiaj chciałem skończyć Wilda, bo mam faskę na to, żeby skończyć. Gdzie jest jebany magazyn? To wygląda jak magazyn? No nie, to wygląda jak jakieś łóżkę pracownicze. Gdzie tu jest kurwa magazyn? Farmer? Nie. Czy... A, tu jest magazyn. Farmer. No dobra, skoro tu jest magazyn, to czy ja sobie mogę tak otworzyć kufier albo skrzynię i nikt się do nas nie dopieprzy? No chyba mamy na to pozwolenie. Przynajmniej to wygląda jak jakiś magazyn albo coś takiego, więc... Już mi gardło boli, tak gadam od 400 minut. Dariusz Pokowski. Deski. Zestaw desek do przyjęcia, muszę nim zabezpieczyć dach magazynu? Dach magazynu mam zabezpieczyć nimi? Dobrze wyczytałem? A, wziąć drewno z magazynu i zabezpieczenie przed pełzaczami nad domami pracowników. Dlaczego tu miałem w tym feku te deski miały zaznaczenie, że jednak jest to potrzebne do zabezpieczenia magazynu? Muszę nimi zabezpieczyć dach magazynu. To pracowników czy magazynu, kurwa? Bo już nie wiem. Mam nadzieję, że będzie napisane, co muszę zabezpieczyć. A, bo to jest jakby... Jak tu... A, napraw dach. No dobra, to za daleko. Napraw dach, cyk. Pyk. Dach naprawiony. Fajne to jest, że naprawiam ten dach i to widać, że ten dach się naprawia. To jest kurwa mega super.
Zrobiłem wszystko, o co prosiła Mirito. Mogę do niej wrócić po zapłatę. To jest super, nie? Tak samo z tym mostem było. Budujemy ten most i ten most powstaje. To jest kurwa zajebiste, nie? Super to akurat zrobili tą funkcję. Bez mi się to podoba. Idziemy po zapłatę i czas udać się do nowej winnicy. Ej, też. Sprawdziłem wskazane miejsca. I co? Było bardzo niebezpiecznie? Mam się czym martwić? Nie, groźnie było tylko na polu dyniowym, gdzie pozbyłem się paru leśnych. Nie, no my w ogóle nie umiemy negacjonować. Powinniśmy powiedzieć, że wiecie. Pracowników ochroniłem przed pełzacze, kurwa, wilki, gobliny. Traktów, jak go nazwałaś, to sama podejmiesz decyzję. W takim razie nie cieniostwory, tak, smoki. Zajmij się sobą. Mam tu dużo roboty na głowie. 145 sztuk złota. Oko. Podoba mi się to. Rita odwiedzona. Czas udać się do innej winnicy. Drugiej winnicy, którą mamy dzisiaj na mapie do odwiedzenia. Jest to winnica Valerio. Winnicy Valerio. Ależ oczywiście. Tutaj nie byliśmy jeszcze. Jest to ewidentnie winnica. Są winogrona, są. Ja będę zbierać te winogrona? Ni wuja. Chyba bym kurwa pierdolca dostał. Ale już mi kosi, żeby po te 3 golda tutaj spędzić 40 lat. No ale nie będę zbierać tych winogron, bo... No dużo mają, to jest chyba winnica, winnica. Taka prawdziwa winnica. Jest to siekiera winnica. Wielka winnica. Stary Liam. Opowiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na... Nie wyciszam dzisiaj. Ni chuja, będziecie słyszeć każdą butlę. ...zyskać więcej dla siebie. Ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie. To prawda. Słyszałem kiedyś bardzo mądre słowa. Na wojnie nie ma zwycięzców. Co słychać? Pilnowanie pracowników to... Każdy coś zawsze traci. ...wdzięczne zajęcie. O człowieku można wiele się dowiedzieć poprzez samą obserwację jego pracy. No kurwa. Tak jakbyście mnie widzieli, to byście ze śmiechu padli. Co słychać? A, sprawdzam sobie, co się tutaj dzieje. Magazyn jest ważnym punktem każdego gospodarstwa. Tu trzymamy zbiory i narzędzia do pracy. Zaś wieczorem można wystawić ławy i zasiąść z parobkami do wspólnej biesiady. Parobki. A co tu się czasem dzieje w nocy? To lepiej przemilczeć. To po co w ogóle udaliśmy się tutaj do winnicy, to nasz wuj Kurt ma tutaj zaległości i nie wypłacili mu sianka, a my po to sianko tutaj jesteśmy. Co słychać? Zbiory są dobre. Holdwik ma rękę do gospodarki. Jednak trzeba uważać, by zbytnio nie eksploatować ziemi, bo się wyjałowi. Będzie ją wtedy trzeba użyźniać i nawozić, a to dodatkowa praca i koszty. Niestety, Holwik teraz o tym nie myśli. Szuka pieniędzy, by szybko rozprawić się z bratem. Wiecie, w co bym se pograł? W Gothica na jebanym VR-ze. Trzeba kupić taki VR do kompa. W ogóle to przede wszystkim kurwa, dużo rzeczy trzeba kupić. Te karty graficzne zajebane 4000 za jakąś 1080, no przecież mnie rozniesie zaraz. Opowiedz mi o Andreasie. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał w końcu wyhodowanie zbiorów. To nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć je sprzedać. Holdwigu. Holdwig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy.
Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety, ma trochę porywczy charakter i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu z biegiem lat Andreas stawał się od niego coraz mądrzejszy. Rozumiem. Znajdzie się tam, może przy okazji. Proszę, proszę! Jaki robotny młodzieniec! Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli jak ja robotny, pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj kapa w zupełnie innym stanie. Jak ja od miesiąca robię Milajna. Do pracy mojego siostrzeńca. Próbowałem już chyba. Jak ja pracowity. Ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. I... Zajmę się. Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku. Jeszcze go dzisiaj nie widziałem. Więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. I chuj z oddawaniem misji. Na imię Fail. Nie musisz się folgować. Dość już się za nim namagałem. Porażka. Czyli dzisiaj nie zdążymy niestety oddać misji w mieście. Ale był... A nie, zdążymy. A może nie. Ja nie wiem. No zapomniałem, że 10 minut muszę wyciąć z tego odcinka, więc w sumie... Skąd tyle wiesz o gospodarstwie? Robi tu. Dobry z ciebie chłopak. Słuchasz zgrzybiałego starca, więc ci powiem. Byłem zarządcą winnicy, gdy Valerio jeszcze żył. Po jego śmierci Holdwik odsunął mnie od obowiązków. Nie zdziwiło mnie to, bo chłopak jest dość nieufny. Nigdy nie ukrywałem, że lubię ich obu. Ale dla Holdwiga nawet najmniejszy przejaw sympatii w stronę Andreasa to zdrada. Nawet jeśli jego samego obdarza się takim samym uczuciem. To ja się muszę zapisać coś w notatniku już. Co słychać? Pilnowanie pracowników. Dobra. To całkiem wdzięczne zajęcie. A to już było. Dobra, czyli mamy tutaj misję, wykonamy ją i trzeba pogadać z tymi wszystkimi postaciami. Człowiek Walkera, co ty właściwie tu robisz? No nie widzę, właściwie to stoisz w sumie, nic nie robisz. Tam miałem trochę o Rewindzie opowiedzieć, wyjdzie zajebiście, będzie trailer. Słuchajcie, Miodzie Rewind, podoba mi się. Długo mi to zajęło, ale najgorsze, montowanie to jest pikuś. Usiądzięcie dla mnie i zmontowanie czegoś. Wczoraj 13 godzin to jest dla mnie nic. Takie montowanie 13 godzin to jest kurwa pestka. Bułka z masłem. Najgorsze to jest wymyślić cały koncept tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Znaleźć odpowiednią muzyczkę, a na to chyba 2 tygodnie kurwa codziennie słuchałem muzyczki, po 10 godzin i szukałem. To jest najgorsze. I pewnie nikt nawet tego nie zauważy i tak napiszą, ale chujowe, ja bym zrobił lepsze. Sadek, ale przynajmniej było po staranko. To jest najgorsze, bo to montowanie to jest nic, naprawdę. Wrzucić, najgorsze to jest zapisać, przypomnieć sobie wszystko, co się działo w tym roku, a w tym roku to się kurwa wszystko działo. W tym roku to jest taki rok zadymiarski, że bez samego intra ani outra, które chyba nie nagram, chyba outro tylko nagram, no to myślę, że odcinek będzie trwał 22 minuty i jak nie więcej. Na razie to jest 22 minuty, a chyba koło. Ten 20 minut, a myślę, że jeszcze coś tam dorzucimy, więc zadymiarskie jest dużo, polecam Rewinda, będzie giga dymy, aż się muszę kurwa se pogadać, bo no, się jaram trochę, fajnie wyszedł. Muzyczka jest fajna, wszystko jest takie w miarę zrobione, gitara. Nie, no, teraz będę 40 minut zbierał jabłka i debil, przecież te jabłka po 4 golda kosztują. A z drugiej strony, plus 4, plus 4 i zaraz kurwa 400, jak tu chwilę potrup tam. Dobra, zbieram te jabłka. Ale sadzik mają. Fajnie jest mieć taki sad. Szczególnie kiedyś. Teraz ty już sobie idziesz do marketu i wyjebane masz. Ale kiedyś taki sadzik sobie wychodziłeś, kurwa, jadłeś sobie jabłka, zajebiście, fest. Wydaje mi się. A dziwnie się zmieniła pogoda. Zawsze było w Gothicu dziwne. Tak randomowo nagle zmieniała kurwa cała pogoda. Nie było takiego smooth przejścia. Na deszcz jest fajne smooth przejście, że zaczyna delikatnie siąpać i nagle myk.
Dobra, robimy save'a, żeby tego wszystkiego nie stracić. Mam nadzieję, żeby nie zbierał tych jabłek od nowa. Jabłka? Jabłka? Jak się kurwa mówi w sumie? Jabłka, nie? Pisze jabłko. A mówi się jabłko. Przynajmniej cymbały tak mówią, jak ja pewnie. Pewnie się tak chuja mówi. Dobra, idziemy dalej, bo już coś czuję, że chujeczka. Krecik puka w taborecik. Trzeba się udać do toalety, a chętnie bym skończył tą misję. Czy będzie tu coś ciekawego, czy jak zwykle będę biegał i kurwa zabijał jakieś... O, jest tu niedźwiedź jebany. O, nie. Nie, to ja pasuję. Jest, nie mamy kurwa umiejętności, żeby niestety zabić niedźwiedzia. No jak tu jest szynka, ja mam tego nie wsiąść. Jak oni tak zostawili twórcy gry, żeby się skosztować. W ogóle możemy jeszcze pogotować dużo rzeczy. Rum, miód, kurwa, te wszystkie rzeczy tu mogę zabrać? Ognik, kiebasa, rum, woda. Ty, mogę wszystko tu ukryć, co tu jest. Tego wina. No to co, jak nie wezmę, jak wezmę. Kiebasa. Dobra, chodźmy dalej. Na górze są te domy pracowników, tak? To idziemy tam najpierw. Idziemy obudzić tego jakiegoś lenia. Zapomniałem, co to był za chłop, jak miał na imię. Tu może coś ciekawego. Polny pełzacz. No mogę jednego zabić, to żaden problem nie jest. Polny pełzacz to zwykły bob jest dla mnie. Tam dalej bym się pewnie udał i znając mnie, to bym tam polował na te krety, kurwa, czy coś tam jest. Czy co tam jest. Ale w sumie to mi się nie chce teraz. Dokończmy ten odcinek, bo już tyle poluję. Ten odcinek u mnie ma 50 minut, u was pewnie 40. Jest jakieś... Z jakieś pewnie 30 minut chodzę i właściwie poluję. Nie znajdę. Więc mimo tego, że mam mnóstwo misji, które musimy dzisiaj wypełnić i ogólnie mnóstwo misji i jest plan posiadany, więc warto by było kurwa nie zmarnować tego na chodzenie w kółko jak debil, to faktycznie wykonać. Spójrz plan, wyegzekwuj plan. Proste. Zabijamy szczury, bo z nich jest tego. Skóra. Nic tu nie ma. A te skóry teraz, szczególnie jeżeli chyba jesteśmy czeladnikiem, to wydaje mi się, że my naprawdę... Winowajco. Naprawdę jesteśmy w stanie sprzedać te skóry za... gruby pitok. Chłopak śpi jak zabity. Muszę znaleźć coś, co pomoże mi go obudzić? Pokaż. Fail. No. Wylej wiadro wody. Czy? A, muszę mieć wiadro wody. Kurwa, no to... No właśnie, czym? A tu jest wiadro wody. Ty, ale jak przy okazji, zanim ja to zrobię, to jak tu jest kufer? Lewo, 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 prawo. Cyk, cyk, cyk i przepis. Poznany niestety, ale to możemy strzelać. Witam. Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? Tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udłają tym przekleństwem. Winowajca. Fajny w ogóle nazwę misji. Winowajca. Poszło łatwiej niż myślałem. Fej zgodził się wrócić do pracy bez żadnego przekonywania. Mogę wracać do Liama. No to wracamy do Liama. Oddajemy misję, dostajemy expa, dostajemy siano, odbieramy golda, wracamy do miasta. No i pewnie już w mieście będziemy gadać niestety w kolejnym odcinku, bo widzę, że odcinek zbliża się pewnie do 50 minut, 42 minuty. Myślę, że już koło tego będzie. Więc tak, szkoda, że nie udało mi się uwinąć w tym odcinku ze wszystkim, bo był strasznie napakowany dobrym, znaczy jakbym to pomontował, z drugiej strony mogę to zmontować, ale z trzeciej strony to bym musiał kurwa niestety sobie wszystkie te swoje słowa wycinać, a ja lubię gadać. Sprawa załatwiona. O tu sobie coś o rewindzie, zrobiłem reklamkę. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje. A nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki.
No dobra, czyli widzę, że jednak nie kończy. Nie chcę się upewnić, że Fej naprawdę pracuje. Mam wrócić na pola z winogronami, przypilnować, by chłopak zebrał chociaż jedną pełną skrzynkę winogron. No kurwa, to jak ja mu pomogę chyba, bo nie będę przecież tam stał. A ja nawet nie wiem, gdzie on się udał do końca, bo se poszedłem. Farmer, dziś tutaj pracuje? W teorii chyba powinien. Farmer, też kiedyś miałem w kurwę winogron, taki cały płot miałem w jebanych winogronach. 10 metrów płot w winogronach miałem. Zajebiste. Aby se zjadł kurwa takie winogronka teraz. Kiedyś to się nie doceniało, bo się miało, ale jak się nie ma, to się docenia. Szczególnie, ja niestety byłem zawsze fanem kurwa tych winogron, ale nie tych czerwonych, tylko takich, tych białych takich. No, to były koks winogrona, a tych akurat miałem mało. Więc niestety za dużo nie pojadłem, ale tutaj też mam winogrona w sumie. Aż miałem i też kurwa nie jadłem, zawsze jak mam ochotę coś opierdolić, to akurat tego nie ma. A zawsze jak nie ma, to mam ochotę to opierdolić. Człowiek jest kurwa dziwne. Mogę tu coś skroić? Nie. A co to w ogóle leży? A widelec. Czemu widelec ma 4 kły? Ty, teraz to rozkminiłem. Czemu widelec ma 4 kły? To właśnie nie rozkminiłem, tylko tak się zastanawiam. Gdzie ja znajdę tego jebańca? Czy on gdzieś tutaj jest? Podpierdala coś, winogrona jest coś? Je, halo, widzisz mnie? Nie widzę. Mnie widzisz? Też mnie nie widzisz chyba. No nie widzę, że on tu był w ogóle. Tu chyba nie ma. Patrzę trochę dalej. Tu nie ma. Nie wiem, gdzie on pobiegł. Ja nie chcę mi się tu stać. O! Mogłem się tego spodziewać. Chłopaka tu już nie ma. Wygląda na to, że wszystkie winogrona, które zebrał, posłużyły mu za przekąskę. Może trafię do niego idąc śladem owoców. Ja pierdolę, jak Wiedźminie. Ślad owoców jebanych. Tropie chłopa po kurwa jebanych winogronach. No niechaj będzie. Ale jak rozłożył winogrona, chyba pogubił trochę. Trochę chyba winogron zgubił. To się nazywa marnowanie jedzenia. Tak myślałem właśnie, że znajdę, że jeżeli nie tu, a nie. Gdzieś na górze jest. To i chyba wdrapał się po tych skrzyniach na górę. O kurwa. Na dachu sobie siedzi i chilluje bombę? Chyba tak. To musi zajebiste być takie wiejskie życie. Winogrona, zbierasz winogrona, sobie siedzisz, palisz sobie fajurę. Chłopie, oglądasz zachód słońca i innych jak sobie pracuję i zbierałem winogrona, wszystko takie wiejskie. Fajne, ja lubię takie klimaty. O, tu sobie coś gra. A biorę ci ten skrzebny naszyjnik. Starą monetę. I lutnie też ci zapierdolę, a co nie, jak tak. Do pracy, wino też oddawaj, kurwa, mnie nie denerwuj. Słuchaj. Najpierw dawaj mieszka. Mam cię. Powiem w kurwie jeść. O nie, to znowu ty. Nie możesz mi po prostu dać spokoju. Że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest w stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory, to uczę się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach, bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne i coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. Jest coś, co pomoże ci się zmotywować, skoro nikt się tu... Skoro jest ci tu tak źle, to coś z tym zrób. Nic mnie to nie interesuje, nie no, może tak. Skoro jest ci tutaj tak źle, to coś z tym zrób. Może masz rację. Nie warto tracić najlepszych lat życia na zbieraniu winogron. Pewnie spotkamy kurwa jego zwłoki na tego. Jakieś zajęcie. No traktacie. Z pewnością znajdzie jakaś praca dla młodego i zdolnego chłopaka. Przekażesz to mojemu wujowi? Wolę wymknąć się po cichu, żeby nie zrobił żadnych scen. Ale zanim pójdę. Co zanim pójdziesz? Zasugerowałem Fejlowi, by zmienił coś w swoim życiu. Ze swoim życiem. Jeśli jest aż tak nieszczęśliwy na winnicy, będę musiał jakoś o tym powiedzieć Liamowi. Może to zrozumie. Fejl? No. Aha. Hej.
Ale wkurwiony chyba na winnicę jest. No nic. Wydaje mi się, że z tych wszystkich opcji zarobienia golda zrobiłem to, co bym zrobił naprawdę. Czyli tak mu poradził, jak poradziłem. Jak zeskoczę tu, to zginę? Chyba nie. A, na chillku. Jakim niemy, nawet nie będziemy musieli nic jeść. Hej. Nie, to jest farmer. Nie chcę tu farmera. Chociaż możemy przepytać farmera w sumie. Co możesz mi powiedzieć o... Zawsze w nowej lokacji, chociaż jednego farmera można spytać coś. Nie tak sobie wyobrażałem dumę Archolos. Nie popełnię... Ojojoj. Co od tej pra... Nie popełniaj tego samego błędu, co ja. I nie daj tu sobie wcisnąć pracy. Nie warto. Okej. Okay. Kto tu rządzi? Jeśli szukasz pracy, zgłoś się do Liama. To on pilnuje, by nikt się nie obijał. Sama winnica należy chyba do Ludwika, się głos zmieni. Ale nie marnowałbym jego czasu. To się może źle dla ciebie skończyć. Okej. Okay. Jak życie? Nie jest dobrze na winnicy. Czuję to. Nie wszyscy są zadowoleni z rządów Holdwiga. I chyba dobrą radę daliśmy temu chłopowi. Gdzie jest stary kurwa Liam? Chyba on tak miał na imię, nie? Stary Liam. Gdzie jest stary Liam? No teraz go nie widzę, to może chodźmy do środka. O, regał na książki, ta wiza trzeba przeczytać. Mam 50 minut odcinka, więc niedźwiedź. No dobra. Możecie sobie przeczytać, mi się tego nie chce czytać. Możemy też sobie coś ugotować. Przygotuj posiłek, pokaż. Jesteśmy w stanie cokolwiek kurwa ugotować z tych wszystkich tych? O to. Tełkę tłuszczu, no to pewnie, że pajdy z mięsem. 3 razy. O co, jak nie, jak tak. O. Pasztę z resztek. Wszystko. Pyk. Super rybna z ziołami. Wszystko. Gotujmy. A co to jest? Co my gotujemy teraz? Nalewka malinowa. Pewnie, że wszystko. Dobra. Pogotowane trochę. Jeszcze mamy dużo przepisów, których w sumie nie przeczytałem. Ale to sobie zrobię poza odcinkiem. Ja bym chciał tego jeszcze starego jebanego Liama znaleźć i tu byśmy zakończyli dzisiejszy odcinek. Bo u mnie jest godzina już nagrywania, u was troszeczkę mniej, ale już się... O, tu jest. Nie możesz zmuszać Fejla do pracy. Jest moim siostrzeńcem i jego matka przekazała mi go pod opiekę. Nie chcę go do niczego zmuszać. Ale chłopak musi w końcu wejść w dorosłe życie. Możesz mieć z tym problem. Fail nie planuje zostać na winnicy. Przeklęty łobuz. Wiesz co? Niech będzie. Niech sobie stąd ucieka. Przynajmniej nie będzie już moim problemem. Ech, wygląda na to, że jaki ojciec, taki syn. Ale ja też po mleko poszedł? Zrobiłem, co mogłem. Chyba tak. Bierz ten mieszek i zajmij się czymś, co potrafisz zrobić jak należy. Muszę napisać. No przecież zrobiłem. No przecież nie będę chłopa zmusiał. Co to jest kurwa, niewolnictwo? Skórzany mieszek, dzięki! Ile z tym skórzanym mieszku? Nie wiem, bo pewnie mam z 15 skórzanych mieszków nieotwartych. Oczywiście, że tak. Myślę, że koło 25 golda dostałem. To niedużo kurwa, jak za taką misję długo. Dawaj więcej. 25 golda, ale srebrny naszyjnik dostałem, zabrałem, srebrne biżuteria, już wszyscy są się bogaci. Mogę to założyć? Nie. Dobra, to by było na tyle dzisiaj, pamiętajcie, że odcinki są codziennie, 2 razy dziennie, wpadnijcie na tego Rewinda i tego Twitcha, dzięki, że licznie oglądacie serię, pozdrawiam serdecznie, kocham wszystkich widzów, my na Twitchu poddymiamy, więc też wejdź. Do zobaczenia, sorry, że znowu zmutowałem odcinek, kurwa, dzisiaj. Jakoś ostatnio mam z tym problemy, jakoś, nie wiem. Ale przynajmniej 10 minut nie oglądaliście, jak pierdolę głupoty i poluję na bestie. Tyle, widzimy się jak zwykle jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo... jak mi odda myszkę? Odnosz myszkę? Nie mam myszki. Nie. Halo. O, mam. Nara.